Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był i który przychodzi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. To tradycyjnie zapraszam tutaj najmłodszych. Spróbujemy sobie dzisiaj coś powiedzieć o tej naszej Trójcy Świętej. No, ministrantów też zapraszam, chodźcie tutaj. No właśnie, dzisiaj jakie mamy święto? Kto pamięta, kto uważnie słuchał na początku mszy świętej? Przed chwilą? Trójcy Świętej. Bardzo dobrze. Święto Trójcy Świętej. Właśnie, kto to jest, czy co to jest ta Trójca Święta? To jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bardzo dobrze. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Codziennie, kiedy się modlimy, no to zaczynamy od czego modlitwę? Od znaku krzyża. I co wtedy mówimy? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No właśnie, codziennie powtarzamy tą najważniejszą prawdę naszej wiary, że wierzymy w jednego Boga w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. No nie jest łatwo wytłumaczyć, co to jest ta Trójca Święta. No, będziemy mieć w mszy świętej, później w prefacji, że to jest jedność w naturze, różność w osobach, jedność w potędze i tak dalej, więc takie trudne pojęcia. No, wielu świętych się zastanawiało, jak tu wytłumaczyć, kto to jest ta Trójca Święta, jakie tam ich, można powiedzieć, relacje łączą, co takiego dzieje się w Trójcy Świętej. Jednym z takich świętych był święty Augustyn. Można powiedzieć, taki potężny mózg. Wiele rzeczy nawymyślał dobrych właśnie w teologii, w nauczaniu o Panu Bogu. No i on też się zastanawiał, jak to wytłumaczyć, tą tajemnicę Trójcy Świętej. No jest takie opowiadanie, czy prawdziwe, czy nie, do końca nie wiemy. Że właśnie myśląc o tym, jak przekazać ludziom tą prawdę do Trójcy Świętej, szedł brzegiem morza. I tak myślał: Panie Boże, jak tu wytłumaczyć właśnie, że jesteś jeden, ale jest trzech. I trzech, ale jeden. No i zobaczył małego chłopca, który na plaży wykopał dołek i małą muszelką zaczął z morza czerpać wodę
i przelewać do tego dołka. No tak zdziwił się. No co ten chłopiec tam robi? Ale się go zapytał. Co ty robisz? No, ten mu odpowiedział, no widzisz, próbuję przelać morze do tego dołka. No święty Augustyn myśli, no jak to możliwe? Da się przelać morze do małego dołka? No, chyba raczej nie, co nie? No co, to malutki dołek, a morze tak wielkie, że nawet nie widać, gdzie ono się kończy, co nie? No i tak myśli, no przecież, i tak mówi temu chłopcu, no nie da się przecież przelać całego wielkiego morza do tego dołka. No i wtedy chłopiec miał mu odpowiedzieć. Prędzej ja przeleję to morze do tego dołka, niż ty wyjaśnisz tajemnicę Trójcy Świętej. Czyli można powiedzieć, jedno i drugie tak do końca się nie, jest prawie, że niemożliwe do wyjaśnienia. No właśnie, tak jak nie da się tej wody z morza przelać do małego dołka, tak do końca nie wyjaśnimy właśnie, kim jest Trójca Święta. Ale codziennie właśnie wyznajemy, że wierzymy w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Powtarzamy to właśnie, czyniąc za każdym razem znak krzyża. No właśnie, ale co ważnego jest, żebyśmy zapamiętali z Trójcy Świętej? Że wierzymy w jednego Boga w trzech osobach. A więc przede wszystkim właśnie w tą jedność Trójcy Świętej. Że chociaż są trzy osoby boskie, to jest jeden Bóg. No i tego też można powiedzieć właśnie Pan Bóg chce nas nauczyć. Żebyśmy, tak jak w Trójcy jest właśnie taka wielka jedność, zgoda, tak żeby między nami też była jedność i zgoda. Żebyśmy się, co, nie kłócili, co nie? Żebyśmy sobie nawzajem pomagali, byli dla siebie jacy. Mili, dobrzy, żeby nie robić sobie nic złego. No to jedno, czego nas Trójca chce nas nauczyć. A drugie to taka wielka więź miłości, która jest właśnie w Trójcy Świętej, że chociaż jest trzech, ale jest jeden. Bo właśnie ich łączy nieskończona miłość. I tego Pan Bóg przede wszystkim chce nas nauczyć, żebyśmy nawzajem się miłowali. A co to znaczy nawzajem się miłować? Co znaczy, że miłujemy, kochamy drugiego człowieka? Kto mi podpowie? To ma jakiś pomysł. Co znaczy, że się nawzajem miłujemy, że kochamy drugiego człowieka? Na przykład, żeby można było kogoś szanować? Bardzo dobrze. Miłować, kochać, to znaczy szanujemy drugą osobę, drugiego człowieka. Super. Szóstka z plusem. Co jeszcze znaczy kochać, miłować? Być miłym dla kogoś. Być miłym, być dobrym. Czyli znowu trochę tej jedności mamy. Jeżeli kogoś kochamy, to chcemy, żeby on był blisko nas, no nie? Jeżeli kogoś mamy w swoim sercu, nosimy, to chcemy, żeby on był jak najbliżej nas. Chcemy z nim spędzać jak najwięcej czasu. Chcemy dzielić się z nim tym, co mamy najlepszego. No właśnie, tego wszystkiego uczy nas Trójca. Ojciec, Syn, Duch Święty. Uczy nas jedności i miłości. I chcielibyśmy właśnie to z dzisiejszego święta sobie zapamiętać. Że tak jak właśnie ta miłość i jedność jest w Trójcy Świętej, tak właśnie Pan Bóg chce, żeby ta miłość i jedność była między nami. Żebyśmy nawzajem się miłowali. Żebyśmy byli dla siebie mili, dobrzy. Żebyśmy szanowali drugiego człowieka. Żebyśmy stanowili, można powiedzieć, taką wielką rodzinę. Rodzinę, która wierzy w Pana Boga. Zapamiętamy to? No to jeszcze raz na koniec wyznamy wiarę w Trójcę Świętą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Niech właśnie ten znak krzyża, który codziennie czynimy, przypomina nam właśnie o Trójcy Świętej, Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Amen.